Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie podczas rozmowy o wyzwaniach prawnych polskiego rynku kapitałowego, w której będziemy mówić też o tym, co się pojawi na konferencji, 12. konferencji Izby Domów Maklerskich już w połowie maja. A moim i Państwa gościem jest profesor Marek Wierzbowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, polski rynek kapitałowy, tak zresztą jak w innych krajach, też to się zmienia, jest przed dużymi wyzwaniami, które z jednej strony dotyczą technologii, które nas otaczają i się zmieniają, a z drugiej strony dotyczą inwestorów, którzy zaczynają nieco inaczej patrzeć na kategorię inwestycji i traktują bardziej te inwestycje jako produkt taki konsumencki, bym powiedziała, łatwiejszy w dostępie. Co jest największym wyzwaniem z Pana perspektywy, takiej bardzo wieloletniej i ogólnej z tego, że tak powiem, wysokiego oglądu rynku? Co jest największym wyzwaniem dla instytucji finansowych dzisiaj? No, największym wyzwaniem w tej chwili jest pewna słabość naszego rynku. Czemu nie można się dziwić, biorąc pod uwagę to, co się dzieje u naszych sąsiadów, czyli na Ukrainie. To nie jest element, który by zachęcał wielu inwestorów. Oprócz tego mamy takie zjawiska, jak to, co się dzieje w zakresie kredytów frankowych, gdzie ochrona konsumencka poszła niezwykle daleko kosztem banków. No i pytanie, czy coś takiego się nie pojawi na wysokości innych instytucji finansowych. Wydaje się, że niektórzy mylą na przykład oszczędności w bankach z inwestowaniem na rynku kapitałowym, gdzie jest zrozumiałe, że podejmuje się określone ryzyko. No i z tym szłyby pewne zagrożenia dla rynku, których lekceważyć nie można. Oprócz tego mamy mnóstwo nowych produktów. No i mamy dosyć powolne reakcje na to, organów Unii Europejskiej, jakby idzie to dosyć powoli, już czasami nasza komisja wyprzedza, a czasami się z kolei spóźnia, tak jak w przypadku crowdfundingu, prawda? Mamy już przepisy unijne, no ale niestety nie mamy polskich regulacji. Tak, a wiele instytucji czeka. Mamy też pewną taką niechęć, powiedziałbym obawę, że jak wyjdą jakieś nowe produkty, to one będą ryzykowne, ktoś na tym straci i będzie miał pretensje. To lepiej nie wpuszczajmy tych nowych produktów. To jest taka motywacja za REIT-ami, prawda, bardzo istotnymi dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Może lepiej jeszcze poczekać. Efekt jest taki, pewne ubóstwo produktów. Ale to nie znaczy, że inwestorzy czekają. Oni idą tam, gdzie jest łatwo, no i mamy rozwój kryptowalut, mamy różne inne działania, mamy działania ludzi w żaden sposób nielicencjonowanych, prawda, tych fin influencerów, którzy usiłują doradzać, nie mają pod tym żadnego przygotowania. Komisja ostrzega przed takimi przypadkami, no ale one na rynku występują. Inwestor często idzie tam, gdzie jest łatwo. Jak ma tutaj wypełniać, prawda, jakieś formularze, być odpytywanym, no to może łatwiej będzie gdzie indziej pójść. Więc to są takie problemy, których no, się chyba łatwo nie uniknie, jeśli chcemy zapewniać bezpieczeństwo. Z drugiej strony, no jak można zapewnić daleko idące bezpieczeństwo ludziom na rynku kapitałowym? No można ich zabezpieczać przed oszustwami, prawda, że ktoś nie będzie kłamał w dokumentach i tak dalej. No ale rynek kapitałowy jest rynkiem, gdzie dzielimy ryzyko z kimś innym, tak, w działalności gospodarczej, więc... No właśnie, a czy jest taki złoty środek? Bo z jednej strony mówi Pan o tym, że inwestorzy nawet jak im się, że tak powiem, nie oferuje w tym rynku regulowanym instrumentów, którymi byliby zainteresowani, to oni znajdą sobie metodę. Znajdą sobie gdzie indziej. No właśnie. A jak spojrzeć na te regulacje, o których Pan mówi, że Unia Europejska wprowadza nieco opieszale, u nas też różne rzeczy nieco opieszale są wprowadzane i też dużo jest tych regulacji. Czy jest taki złoty środek,
do którego możemy dążyć i będziemy dążyć z Pana punktu widzenia, właśnie ten legislacyjny zwrot ośrodek? No, ta regulacja jest dosyć przerażająca, jej wielkość. Pamiętam, jak wchodziły nowe przepisy amerykańskie, to członek amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych powiedział, że właściwie to powinno być określone jako ustawa zapewniająca pełne zatrudnienie prawnikom, bo bez prawnika się tego nie rozbierze. Dokumenty liczące kilkaset po kilkaset stron. Więc wszędzie występuje ten problem skomplikowanych, wzrastających regulacji. Jak porównamy lata 90. i taką broszurkę, którą była obowiązująca wówczas ustawa, z tym, co mamy dzisiaj, no jest to zupełnie inny świat. Ja zresztą wydaję czwarte wydanie komentarza do prawa rynku kapitałowego i staję wobec problemów, że trzeba to ciągle aktualizować, przy czym niejednokrotnie dzisiaj usuwa się aktualizacje zrobione rok temu, więc to niestety skomplikowanie tych regulacji jest problemem dla wszystkich. No właśnie, a jeśli chodzi o ten jakby proces dostosowywania się instytucji finansowych do tych regulacji, które się tak szybko zmieniają, i to, o czym też Pan mówi, że jakby chociażby aktualizacja takiego komentarza jest dużym wyzwaniem. Czy będzie prościej w następnych latach? Czy jest nie, na to metoda? Chyba nie, chyba nie. Chyba to prościej nie będzie. Dlatego, że robią się produkty coraz bardziej skomplikowane, coraz trudniejsze, jeżeli chcemy zabezpieczać jeszcze inwestorów tutaj w jakimś stopniu, no bo nie można przecież im odebrać ryzyka, czy traktować ich jako konsumentów dóbr typu toaster, że jak coś będzie źle, no to sprzedawca zapłaci. No to będzie się komplikowało, natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że będzie postępowała ucieczka w inną stronę. Czyli ucieczka w nowe produkty. No mamy w tej chwili przecież kryptowaluty już od dawna. Mamy przygotowane rozporządzenie unijne, prawda? No, jeszcze długa droga tutaj. A z punktu widzenia, bo właśnie, jakby z jednej strony te regulacje są po to, żeby oczywiście dbać o konsumenta, chronić inwestora. Czyli tak jakbyśmy trochę się ścigali w kotka i myszkę z instytucjami finansowymi. Czy edukacja, o której się coraz więcej mówi, nawet ostatnio rozmawiałam z wiceprzewodniczącym Urzędu Komisji Finansowego, Nadzoru Finansowego Rafałem Mikusińskim, oni też bardzo dużo mówią o edukacji inwestorów. Czy edukacja inwestorów i ten poziom wiedzy i świadomości inwestorów o tym ryzyku inwestycyjnym pozwoliłyby na przykład, żeby te regulacje mimo wszystko były przyjaźniejsze dla inwestorów? No pod warunkiem, że sami inwestorzy chcieliby się temu poddać. No jest taka wielka fala światowa właśnie tej ochrony inwestora. Tuż przed majówką, chyba 29 kwietnia, ESMA opublikowała bardzo obszerny dokument, taki raport zrobiony z inicjatywy Komisji Europejskiej, a dotyczący właśnie ochrony inwestorów detalicznych. Więc cały czas idziemy w tą stronę, chronimy inwestora, ale ochrona jednej strony stosunku no, musi się odbywać czyimś kosztem. Więc nie można tutaj wszystkiego przerzucać na firmy inwestycyjne, one muszą też jakoś funkcjonować. Gdzieś jest potrzebne to, co Pani ładnie określiła, złotym środkiem. A nie powiedziałbym ochrona za wszelką cenę, a instytucja finansowa zapłaci w razie czego. No tak jak to w tej chwili jest z kredytami frankowymi w dużym stopniu. No tak, że się obciąża instytucje finansowe. Czyli według Pana profesora, już kończąc wątek, możliwe jest to, żeby był złoty środek. Co powinniśmy zrobić na rynku kapitałowym, żeby on się miał lepiej z punktu widzenia aktywności, świadomości inwestorów, ale też takiej łatwości? To nie jest łatwe, bo wchodzi w grę ochrona konsumenta, która jest bardzo wygodna, prawda? Mhm. Dokonaliśmy jakiejś transakcji, ona okazała się nieudana, no i w tym momencie skarczemy na instytucję finansową, która nam w tym pomagała. To jest bardzo wygodne, ale i no, destrukcyjne zupełnie dla rynku. Więc
panuje moda na ochronę konsumenta. Za tym się kryją również kwestie polityczne. To znaczy, że politycy zakładają, że lepiej zrobić dobrze dużej rzeszy konsumentów niż jakimś paru instytucjom finansowym. No i efekt tego jest taki, że robi się wszystko. I to dotyczy zarówno polityków, którzy piszą nowe przepisy, jak i sędziów orzekających i tak dalej. Każdy oczekuje pewnego poklasku dla swojej pracy. No i ten poklask jest oczywiście tam, gdzie jest tłum potencjalnych wyborców, a więc konsumentów i tak dalej. I tu postawimy kropkę. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na śledzenie wniosków z 12. Konferencji Izby Domów Maklerskich, która już w połowie maja w Bukowinie. Będziemy tam dyskutować, będą tam dyskutować znakomici specjaliści, w tym mój gość, profesor Marek Wierzbowski, o tym, jakie są wyzwania rynku kapitałowego, gdzie będziemy dążyć z edukacją inwestorów, z legislacją i jakie wyzwania również stoją przed nami, jeśli chodzi o technologię na rynku. A moim i Państwa gościem był profesor Marek Wierzbowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa na 12. Konferencję Izby Domów Maklerskich. Izabela Kozakiewicz, dziękuję. Do widzenia.